Chrystusie Panu, drodzy bracia i siostry. Terry Jones, amerykański dziennikarz, człowiek wierzący, zostawił nam taką diagnozę. Myślę, że na tym polega cały dowcip. Oto mamy Chrystusa, który mówił te wszystkie cudowne rzeczy o życiu w harmonii, pokoju, miłości, po czym przez następne 2000 lat ludzie mordują się wzajemnie z Jego imieniem na ustach, bo nie mogą dogadać się co do tego, jak dokładnie to wszystko powiedział. A Jakub apostoł pyta, skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Z waszych rządz. Bo pożądacie po ludzku, a tak naprawdę nic nie macie. Żywicie morderczą zazdrość, a nic nie możecie osiągnąć. Prowadzicie walki i kłótnie, ale nie zwyciężacie, bo się nie modlicie. Człowiek postrzega świat niestety tak, jak go chce tylko ujrzeć, bo musi to odpowiadać jego wizji skrojonej na modłę, sposób widzenia, zasób wiedzy i co najważniejsze, w odpowiedzi na jego duchowy rozwój. Ludzki karzeł, nawet bogaty, opływający ze wszystko, będzie zawsze małym człowiekiem, chociaż może górować i epatować tym zewnętrznym bogactwem ponad wszystkim. Ale karzeł zostanie karłem. Bo znów nie gardzimy człowiekiem, ale odpowiadamy na pytanie dlaczego. Bo kłócicie się i prowadzicie wojny, jesteście zazdrości i pożądacie, ale nie modlicie się. W tym tkwi cały sens bycia człowiekiem. Nie jest tu mowa o dewocji. Nie jest tu mowa o nakłanianiu i nawracaniu siłą. Jest tu mowa o zwróceniu uwagi na to, czym człowiek naprawdę jest i co stanowi jego bogactwo. Człowiek ubogi może być bardzo bogaty, bo emanuje miłością, dobrocią, zdolnością wysłuchania. I sami dobrze wiecie, że on poświęci wszystko, nawet ostatni grosz i bochenek chleba, którym się podzieli, i będzie to dane z serca, bo to pokaże jego wielkość i autentyczność zasad, według których żyje. Ten, który jest zwykłym ludzkim duchowym karłem, będzie miał wszystko. Jeżeli się zechce podzielić, to uczyni to z tego, co mu zbywa i niestety z intencją pogardy i wyższości w stosunku do tego, komu pomaga. Nie takich uczniów chciał Chrystus. Nie takiego Kościoła również chce dzisiaj Chrystus. I ktoś powie, mamy dzisiaj zmasowany atak na instytucje Kościoła, bo media ciągle donoszą o kolejnych skandalach, które już nas nie tyle męczą, co napawają jakimś wewnętrznym smutkiem. Homofobia, nacjonalizm, pedofilia, homoseksualizm, karierowiczowstwo, bycie tym, co zaprzecza w ogóle idei bycia uczniem i przedstawicielem Chrystusa. Gdybyśmy, i to trzeba z wielką siłą powiedzieć, patrzyli tylko na Kościół i niestety nadal byli tak ślepi i karłowaci, jak dotychczasowi uczniowie Chrystusa, to musimy powiedzieć, że nie mamy do czynienia z Kościołem, którego zamyśle tkwił ideał mistrza z Nazaretu.
ale mamy do czynienia z instytucją przestępczą, która wypełnia wszystkie czynniki bycia tym, kto podlega instytucji karnej. I tu zaczyna się wielki dylemat. Nie to, kim jest Chrystus i jaka jest wiara, bo jej negować nie możemy, ale pytanie, co my jako ludzie po 20 wiekach uczyniliśmy z Chrystusa, Jego Kościoła i wiary. A to są dwa odrębne zagadnienia. Chrystus przychodzi jako ten, który jest zaprzeczeniem wszelkiego ludzkiego myślenia i poglądów na temat władzy, służby i bycia w Kościele w świecie. Zarzucają dzisiaj i słusznie, że Kościół miesza się do polityki i czyni tę politykę jednym z elementów swojej niby ewangelizacji, a jest to zafałszowanie myśli Chrystusa. A dlaczego nikt nie spojrzał na obiektywne zdanie historyków, którzy mówią: tymczasem Chrystus był daleki i wciąż jest daleki od wszystkiego, co oznacza ludzkie panowanie. Jeżeli nawet nazwał się kiedyś królem, to zaraz dodał, że królestwo jego nie jest z tego świata. Nie ma zatem w jego misji nic z tego, co sugerują słowa i dzisiejszy świat. Królestwo, król, władza i chciwość. Zapominamy o tym, że Bóg człowiek, kiedy był na ziemi wśród ludzi, nie został dostrzeżony nawet przez wielką politykę tego świata. Chcemy udowodnić na wszelkie sposoby, że tamci historycy go zauważyli, ale nie możemy dopatrzeć się, bo w wielkiej polityce tamtego świata, ówczesnego Rzymu, imperium, nie ma wzmianki o Chrystusie. Był to konflikt lokalny i wielka polityka, jak i on, nim się nie zajmowała. Cóż więc powiedzieć na te 20 wieków i współczesną sytuację, kiedy idziemy drogą zaprzeczeń Chrystusowych przykazów? Trudny Chrystus to temat dzisiejszej Ewangelii. O czym rozmawialiście w drodze? Bali się powiedzieć i milczeli, bo kłócili się między sobą, kto jest najważniejszy. Już wtedy nie potrafili zrozumieć, czym jest misja i jak ma wyglądać jego Kościół, od tego, jak chcieli użyć Chrystusa i jego Kościoła dla swoich celów. A przecież apostoł Jakub mówi: powinniście być ustępliwi, posłuszni, pełni miłosierdzia, dobrych owoców i wolni od ludzkich względów i obłud. Jak mierzi nas niejedna twarz dzisiejszego Kościoła, która wypowiadając piękne słowa, ma za sobą w tyle przeszłość, która zaprzecza idei ewangelizatora. No bo znów możemy powiedzieć, że egoizm, ludzka pycha, chęć władzy i posiadania, bycie kimś, na co się nie zasługuje, potrafi nawet zaprząc rajskie ptaki do swej korony. Stare przysłowie. Użyjemy wszystkiego. Boga, Chrystusa, wielkich idei, tylko po to, by skrycie realizować swój egoizm. I moi kochani, nie jest to krytyka instytucji. Jest to krytyka nas wszystkich. Bo tworzymy Kościół i my jesteśmy dla świata znakiem Chrystusowego sprzeciwu. Ale czemu mamy i komu się sprzeciwić, jeżeli sami dajemy aprobatę wszystkiemu, czemu sprzeciwiał się Chrystus? Jesteśmy więc tymi, którzy stoją po stronie zdrady Mistrza, czy wreszcie trzeba zastanowić się, po
po co i w jakim celu jestem w tym kościele i wypowiadam słowa wiary. Erich Fromm, wielki filozof i psychiatra, powiedział: ludzie, technicznie żyjemy w epoce atomowej, uczuciowo i duchowo ciągle w epoce kamienia łupanego. Życzę sobie i wam, abyśmy, będąc w XXI wieku, w epoce atomowej, wreszcie uprzytomnili sobie, że nasze wnętrze i my jako ludzie, uczniowie Chrystusa, nie możemy nadal tkwić korzeniami w epoce kamienia łupanego. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim.